Cześć kochani, wczoraj byłam jeszcze w jednym sklepie, by pokazać wam, że u mnie też dopiero co dojechały nowości, które były jakiś czas temu w Pepco, tym w Katowicach, co nagrywam i u siebie. Tak więc mam nadzieję, że do was też dojadą, zobaczycie w tym odcinku, co do mnie dojechało z nowości świątecznych. Tutaj macie podgląd do kapci zimowych, są naprawdę bardzo przyjemne. Mamy tutaj damskie kapcie i różowe, i brązowe, no kolory są różne, są takie, zobaczcie, przyjemne. Futerka w środku, 20 zł na przykład takie. Jak wolicie, bez palców to też znajdziecie, tutaj akurat są pełne. Dla panów są bardzo ładne i ciepłe te granatowe, one mają takie czarne futerko w środku, zobaczcie, 20 zł. Tutaj już te inne pokazywałam we wcześniejszych przeglądach, ale macie jeszcze panowie fajne szale. 25 zł taki szary na przykład, bądź tutaj czarny. A ten czarny, miła niespodzianka, macie w promocji za 15 zł. Ja dużo rzeczy widzę z zeszłego roku poprzecenianych, tak więc zobaczcie, jaki on jest ładny. Możecie kupić i na dziale damskim, i męskim fajne rzeczy. 80 zł taka kurtka szara. Macie ją do 2 razy XL, fajnie pikowana, kieszenie z przodu na zamek. Jest naprawdę bardzo ładna. Tu jeszcze jest taka granatowa. Ostatnio też dostałam info, że przyjechał taki kolor musztardowy, więc jadę zobaczyć, jak to wygląda w przyszłym tygodniu. Wam na pewno wrzucę 100 zł za tą kurtkę. I tutaj zobaczcie, takie duże z przodu kieszenie na zatrzask. Kaptur ma fajne futerko dookoła, więc naprawdę ciekawa kurtka męska. Lecimy na kubki. Tutaj dojechały te sweterkowe kubki, one są bardzo ładne. Były w zeszłym roku, w tym roku też królują. W zeszłym roku jeszcze było takie bordowe ucho. Kto pamięta, zostawia komentarz. 8 zł za te kubki. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanał, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subskrypcję, naciśniesz dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. Nie ominiesz też nowości na półkach. Jak wam się spodoba filmik, zostawcie łapeczkę w górę, dla was to jest jedno kliknięcie, a dla mnie to jest dużo radości, tak więc lecimy dalej. Tutaj są takie fajne barankowe kapcie, już kiedyś były chyba w innym kolorze, teraz mam w szarym za 15 zł. No i kochane szklanki. Szklanki do tych misek i talerzy, bardzo fajne, z takimi skrzatami, 12 zł i tu macie pojemność 300 ml. No i zobaczcie, co dojechało do Pepco, no i w końcu chyba się skuszę, no tak mi się podobają te pojemniki cukierki. One są szklane i stoją na tej właśnie ceramicznej podstawie, kosztują jedyne 30 zł, są dosyć pojemne, zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Ja już wtedy się zachwycałam i teraz po raz kolejny wam je będę polecać i chyba sama sobie, chociaż kurczę, cały czas się boję, że to może spaść i się strzaskać, no i to tak później finalnie będę zła, ale no bardzo ładne są te pojemniki i też zostawcie info, co myślicie, moje kochane, bo wy jesteście najlepsze w doradzaniu. Ciuchy jeszcze nie kupiłam z Action, ale dzisiaj wrzucę wam fajny przegląd z nowościami. Tam po prostu jest za niecałe 9 zł cukiernica. Ja ją kupiłam, ale wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że tam ma fajną łyżeczkę, pokażę wam na końcu przeglądu, jak to wygląda. Tak więc za niedługo wleci Action, a tu jeszcze zobaczcie, jaka fajna gwiazdka, może służyć jako podstawka. No, można tam nawet jakieś dekoracje ułożyć albo świeczniki. Tu ten zestaw w zeszłym roku był i widzę, jest na wyprzedaży, 12 zł, jest bardzo ładny do sałatek w tym okresie świątecznym. Zobaczcie, fajne takie jelenie u góry. Tutaj już te stroiki są w Pepco, chyba u mnie w każdym. Chociaż nie, w niektórych sklepach jeszcze ich nie widziałam. W tym jest pełna, widzę, półka, 10 zł i te kuleczki macie czerwone bądź złote. Nie wiem, czy komuś zależy na tych papierach do pakowania prezentów, ale tutaj jest 6 zł takie rolki. One mają wymiary 400 na 100 i jest naprawdę spory wybór, więc na pewno będziecie miały tutaj coś dla siebie. Co jeszcze? Dużo zawieszek, bardzo dużo gwiazdy, nie gwiazdy, ja czekam na takie duże kokardy i już mam info, żeby dojechały, więc myślę, że we wtorek je uda mi się nagrać i wam pokażę po południu wtedy w przeglądzie. Patrzcie, jakie fajne bombki, właśnie o tych bombkach mówiłam, jak wam pokazywałam przegląd w Carrefourze i mamy tutaj za 25 zł przepiękne, takie malowane bombeczki.
Co mi się jeszcze podoba, to te świeczki. One są też z zeszłego roku, ale tak ładnie wyglądają. Zobaczcie, 25 zł. Bardzo podobne do Home. Tam w Home też pokazywałam ostatnio w przeglądzie. Jest teraz minus 90% na drugą rzecz i bony, więc dla fanów korzystajcie, bo ten weekend jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj girlanda z metalowymi ciasteczkami za 15 zł. Te kubeczki też widzę dojechały. One są bardzo ładne. Ale co Wam obiecałam, to koce. No i tutaj zebrałam te wszystkie koce w jeden taki krótki, szybki podgląd, więc każdy koc tutaj Wam pokażę, jaki jest świąteczny. Jest ich sporo, czyli 30 są te takie zwykłe koce, a te takie grube będą za 50 bodajże złotych i już Wam je pokazuję. No i tutaj jeszcze jest taki fajny za 3 dyszki, naprawdę piękna jest ta krata, podoba mi się. No i zaczynamy od tych takich grubszych kocy, 40 zł, bardzo ładny wzór. Tutaj jest taki baranek od środka, 50 zł, one już są też troszkę większe. I tu jest piękny, taki gruby, fajny, mięsisty koc. One mają pojemność, wymiary 150 na 200 i ten kosztuje akurat 60 zł. Były jeszcze szare, które kiedyś pokazałam na końcu przeglądu, ale to jak nowe osoby nie widziały, to zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj Home wczoraj, Biedronka i Pepko. Zapraszam bardzo serdecznie na poranny przegląd również z Pepko. Tam były fajne rzeczy. O, to jest właśnie ten. We wtorek myślę, że będę miała dla Was taką petardę, bo tam wiem, co będzie. Ale ja Wam życzę jeszcze dzisiaj miłej niedzieli. Jutro odpoczywajcie, bo zasłużyłyście na takie 2 dni relaksu. Jak macie ochotę ze mną spędzić troszkę czasu, to zapraszam Was na przeglądy. Ja Wam życzę jeszcze raz miłego popołudnia, trzymajcie się ciepło, a za chwileczkę jeszcze będzie action. No nie tak za taką chwileczkę, ale tak do 2 godzin będzie. Dziękuję Wam oczywiście za wszystkie komentarze, które są cudowne. Bardzo, bardzo dziękuję za każdy ten komentarz, za łapeczkę i subskrypcję, jesteście cudowne. I tak jak już tu nowe osoby piszą, jaki tu jest fajny klimat, tak, bo mam najcudowniejsze kobitki na YouTubie i dziękuję, że jesteście tu ze mną, dodajecie mi skrzydeł i tak właśnie działam dla Was, dla dzieci i naprawdę bardzo sprawia mi to przyjemność. Cieszę się, że jesteście po prostu super, tak więc jeszcze raz żegnam się z Wami, do usłyszenia za niedługo, cześć, pa!